Dzień dobry przy mikrofonie Jakub Dymek. I Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie lewe ręce. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o Henrym Kissingerze. Minęło kilka dni od jego śmierci, a globalna lewica nie przestaje świętować, globalna prawica nie przestaje rozpaczać, choć są wyjątki od tej generalnej reguły, chociażby Tony Blair zdążył już pożegnać. Dawnego, bardzo wpływowego amerykańskiego i globalnego polityka, słowami pełnymi zadumy, kurtuazji i synowskiej nabożności do dziedzictwa Henry'ego Kissingera. Niektóre redakcje, jak Rolling Stone czy Huffington Post, słowo zbrodniarz wojenny umieściły już w nagłówku, inne kazały czekać do przedostatniego akapitu. Jeszcze inne, jak Washington Post, zadowoliły się ogólnikowym, była to postać kontrowersyjna, niemniej jednak przez kilkadziesiąt ostatnich godzin wszyscy rozmawiają, piszą, dyskutują na temat Henry'ego Kissingera. My się z tego nie wyłamujemy, więc pewnie jesteśmy winni Jakubie, naszym widzom i słuchaczom odpowiedź na pytanie, czemu zajmujemy się śmiercią stulatka, który swój czas w amerykańskiej administracji, swój okres największych wpływów miał za sobą już kilkadziesiąt lat temu. Uczepić się można już tego ostatniego zdania, gdy mówisz, że Henry Kissinger okres swoich największych wpływów ma za sobą i przypadł ten okres na lata 70. To należy szybko uzupełnić to stwierdzenie, że okres wpływów Henry'ego Kissingera być może nie skończył się w amerykańskiej globalnej polityce nigdy. Dlaczego? Ano to dlatego, że wiele rzeczy, których Henry Kissinger był pionierem, szpiegowanie swoich polity przeciwników politycznych albo przyzwolenie na bombardowanie państw neutralnych w imię rozszerzania wojny z przeciwnikiem to rzeczy, których dziedzictwo ciągnie się za nami do dzisiaj. I pewnie dlatego krytycy Henryka Kissingera, zarówno jako myśliciela, teoretyka, jak i praktyka polityki zagranicznej, cały czas uważają, że warto poświęcać mu długie teksty, całe książki i wielkie prace, no, żeby zmierzyć się nie tylko z tym, co ten człowiek robił, gdy był u szczytu swojej potęgi, gdy łączył w jednych rękach, w jednej parze rąk. Stanowisko sekretarza stanu i e, szefa doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czym był swego rodzaju w ogóle wyjątkiem w dyplomatycznym panteonie amerykańskich e, polityków, ale Także podkreślają ten, to dziedzictwo, jest z nami dziś. Trzecia rzecz, o której nie powiedziałem jeszcze przed chwilą, która oczywiście jest tego dziedzictwa częścią, to także swego rodzaju komercjalizacja autorytetu i roz, powiedzieliby niektórzy, rozmienianie się na drobne, czyli model, w którym dawni wpływowi politycy Chciałbyś 50 tysięcy dolarów za wystąpienie. No, z, o, znam takich i w Polsce, to może na dogrywkę albo <laughs> inny odcinek, którzy nie sięgnęli nigdy um, swoją sławą i wpływami rangi Henryka Kissingera, a też od różnych banków um, czy międzynarodowych korporacji biorą tyle za wymądrzanie się o polityce zagranicznej, ale to złośliwa um, dygresja. Um, Henry Kissinger był, jak podkreślano w jego szczególnie ostatnich latach życia, to znaczy jak podkreślano, bo był nie tylko w ostatnich latach życia, swego rodzaju również brokerem wpływu. Kimś, kto z racji wielkiego nazwiska mógł sprzedawać swoje doradztwo, pośrednictwo, dobre słowo i kontakty w wielu miejscach świata. Od postkomunistycznej Rosji, począwszy przez Pekin i Chiny, aż na krajach Afryki Subsaharyjskiej, czy pinoczetowskiego Chile, skończywszy. I także to jest część tego dziedzictwa, które z nami zostało. Wielu z tego powodu nazywa Kissingera jednym także z ojców neoliberalizmu i porządku konsensusu waszyngtońskiego, czy tego końca historii. No a temperatura, z jaką ta biografia była oceniana, również przewyższa biografię wszystkich innych sekretarzy stanu, jak wielu i krytyków, i zwolenników zauważa. Niezależnie od osiągnięć żaden inny człowiek w jego pozycji, czy byłby to Dean Acheson, czy George Kennan, czy James Baker, nie doczekał się ani takiej sławy, ani takiej niesławy za życia, choć wielu stwierdzi ich osiągnięcia, przenikliwość myśli, czy sprawność polityczna były większe. Z jakiegoś powodu to właśnie Kissinger stał się na dobre i na złe, Człowiekiem, którego nazwisko jest synonimiczne z Ameryką czasów szczytowej zimnej wojny i amerykańskim imperializmem, żeby, i tu kończę, oddać. Temperaturę e, i tych sporów i temperaturę krytyki, e, jaka dotykała samego samego Kissingera, no, przypomnę cytat, który ma status legendarnego w wielu kręgach, a zrobię to dlatego, że no, przecież słuchają nas także e, i nieco młodsi, nawet młodsi wyobraźmy to sobie, e, od nas, fani i fanki e, polityki zagranicznej, którym e, warto tę postać przybliżyć, e, którzy mogli o dziwo na ten cytat się jeszcze nie natknąć. Jeśli choć raz odwiedzisz Kambodżę, chęć zatłuczenia Henrygo Kissingera gołymi rękami nie opuści cię już nigdy. Nie będziesz mógł otworzyć gazety albo włączyć wiadomości i patrzeć na twarz tego zdradzieckiego, załganego krwiożerczko gnoja, żeby się nie udławić. Pojedź do Kambodży i zobacz, co zrobił ten geniusz i mąż stanu, a nigdy już nie przestaniesz zadawać sobie pytania, czemu nie grzeje ławy oskarżonych w Hadze, obok Miloszewicza. Pisał Anthony Burden. Anthony Burden, jak wielu innych głośnych krytyków Kissingera, takich jak Christopher Hitch Hitchens, czy człowiek, którego biografia jest w pewnym sensie do biografii Kissingera równoległa, czyli Daniel Ellsberg. Setki nie dożyli, a Kissinger dożył, co jest samo w sobie doskonałą ilustracją znanego polskiego powiedzenia, że złego diabli nie biorą. To prawda. Antony Bourdain, najwybitniejszy publicysta wśród kucharzy i najwybitniejszy kucharz wśród publicystów. Christopher Hitchens kiedy zaś umierał na raka powiedział, że nie boi się śmierci, boi się tylko jednego że nie dożyje dnia, w którym Henry Kissinger w końcu kopnie w kalendarz, no i istotnie nie dożył. Wspomniałem się o ogromnej władzy, jaką Henry Kissinger dzierżył w swoich rękach. Ja mam pokusę, żeby powiedzieć nieco obrazobórczo i może nawet autoreferencyjnie, jak mówią krytycy filmowi, w swoich dwóch lewych rękach. Otóż, jeżeli jest jedna rzecz, którą słyszałem w dziesiątkach polskich reakcji na śmierć Andrego Kissinger'a i podsumowanie jego kariery, to były to frazy w rodzaju bo być może nie był to najbardziej moralny człowiek w dziejach, ale był ogromnie skuteczny ale był geniuszem, był wprost artystą polityki międzynarodowej. Słowa sprowadzające się mniej więcej do Maksymy w rodzaju wielki polityk musi być zdolny, zarówno do Wielkiego dobra, jak i do wielkiego zła. Ci, którzy tak mówią o Kissingerze, chyba nie mają pojęcia o tym, jak wielkie było zło, którego był sprawcą, i mają równie mgliste pojęcie o tym, jak niewiele dobra udało mu się przez te wszystkie lata wnieść na ten West, spadł. Wyjątkowo nie powiem dwie sprawy za wielkim holenderskim socjalistą, powiem trzy sprawy. Rzecz pierwsza Wietnam. Otóż w 1968 roku administracja prezydenta Lyndona Johnsona jest już właściwie zdecydowana co do tego, że wojnę w Wietnamie należy zakończyć i że to, czego Ameryka na tym etapie potrzebuje, to zapożyczając frazę u prezydenta Nixona, pokój z honorem. Dlaczego wojna jest przegrana? No, po pierwsze, jesteśmy po ofensywie TET i widać, że wcale nie jest tak, że Wietnamczycy stoją na ostatnich nogach, jak mówili wszyscy święci w Departamencie Stanu, Pentagonie i wszystkich waszyngtońskich think tankach. Generał Westmoreland lobbował, żeby użyć broni atomowej i otrzymał odpowiedź odmowną, no ale to już wskazuje na skalę amerykańskiej desperacji. Jesteśmy też po. Masakrze zbrodni w Milaj. Widzimy też e, straszliwą demoralizację wojsk amerykańskich odmowę wykonywania rozkazów, dezercję, e, unikanie poboru, zabijanie swoich e, oficerów. E, Znacie to dobrze z popkultury filmów typu Pluton, Czas Apokalipsy i tak dalej. No i wreszcie jest kolosalny opór wobec wojny w kraju, no a on może psuć szanse wyborcze polityków, którzy będą chcieli stanąć w szeranki na dalszą metę. No więc Johnson myśli: że potrzebujemy pokoju, rozpoczynają się negocjacje pokojowe w Paryżu i nie kto inny jak Henry Kissinger, jest tym wysłannikiem Richarda Nixona, który mówi do Wietnamczyków z południa który mówi do rządu w Sajgonie trzymajcie się, bądźcie nieustępliwi, ponieważ jak my dojdziemy do władzy, to was wyciągniemy, to was odratujemy mamy tajny plan wygrania wojny w Wietnamie, po czym jak już dochodzą do władzy okazuje się, że oczywiście żadnego tajnego planu nie było z woli Nixona, Kissingera i tego otoczenia politycznego wojna trwa kolejnych 5 lat przez te 5 lat z 58 tysięcy Amerykanów którzy polegli E, polegnie 22 tysiące plus naprawdę nieopisane ilości Wietnamczyków e, czy mieszkańców e, Kambodży. Wszystko to po to, I Laosu. żeby i Laosu, e, czyli dawnych francuskich Indochin, e, wszystko to po to, żeby Richard Nixon i Henry Kissinger mogli e, zachować twarz. E, Zamiast tajnego planu natomiast tworzą oni koncepcję Wietnamizacji, która polega na tym, że Wietnam będzie mógł, Wietnam Południowy będzie mógł już wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Ta koncepcja wprowadzana jest w życie w sposób tak absolutnie genialny, z takim planowaniem trzech kroków naprzód, że Wietnam Południowy mając dwa razy tyle żołnierzy, trzy razy tyle artylerii, dwa razy tyle czołgów i znacznie, znacznie więcej samolotów, aniżeli Wietnam Północny i siły Wietkongu e, pada błyskawicznie pod naporą e, sił wysłanych przez Hanoi, między innymi dlatego, że Amerykanie już nie zadbali o to, żeby było paliwo, którym te czołgi można zatankować, żeby były części zamienne do tych samolotów, żeby było dość e, m, przeszkolonego personelu technicznego, żeby się tym wszystkim zająć, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to problemem dla Henry'ego Kissingera, który wbrew temu, że zaprzeczał, Jakoby te słowa miał powiedzieć 10 tysięcy razy, to możecie sobie zobaczyć na HBO w dokumencie poświęconym taśmom Nixonach, dokładnie to mówi, mianowicie... Chodzi tylko o to, żeby południe utrzymało się rok, dwa, bo wtedy nikt nas nie będzie obwiniał. Będziemy mogli zwalić winę na Wietnamczyków z południa i powiedzieć, że to oni przegrali wojnę, a nie my. I dokładnie Mogę w momencie. Na króciutki w którym... w trend, Mogę na króciutki w trend. Tylko do końca zdanie, już cię wypuszczam. I dokładnie w momencie, w którym Henry Kissinger mówi prezydentowi Wietnamu południowego, jakim był Nien Van Thieu, że jesteśmy z Wami, trzymajcie się, będziemy Was uzbrajać, będziemy dalej bombardować północ. Dokładnie w tym momencie. Zapewnia swoich bardzo dobrych przyjaciół z Pekinu i Moskwy, że oczywiście, że poddaliśmy już temat Wietnamu i zostawimy ich w samym sobie. Stąd prezydent Thieu powiedział później, że klęską za przegraną wojnę wietnamską obwinia właśnie Henry'ego Kissingera. Mój krótki wtręt to uwaga o tym, że i ten to zjawisko. Obwiniania miejscowych sił zbrojnych za porażkę wojen, które były nie do wygrania, przypisuje się tamtej epoce. I mówi się, że z całego długiego dziedzictwa Henryka Kissingera w roli sekretarza stanu i doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, i to jest niezwykle prominentny i wart uwagi element. Tak, in zainwestować w jakiś konflikt, który jest nie do wygrania, później Wlewać tam broń, przelewać krew, gdy ostatecznie wojna okaże się porażką, powiedzieć, że to nie my zawiedliśmy, tylko to nasi lokalni sojusznicy no, Kurdowie, Afgańczycy, Wietnamczycy z południa, czy dowolna inna siła nie dała rady, byli po prostu skorumpowani, nieogarnięci, nie umieli walczyć, nie potrafili nauczyć się dyscypliny, albo po prostu z jakiegoś innego powodu to. To ich należy obarczyć winą za ten przegrany konflikt. Przy okazji wycofania się z Kabulu nie brakło głosów, które o tym przypominały, ale ta tradycja sięga dużo, dużo dalej. I właśnie przy okazji śmierci Henryka Kissingera i o tym aspekcie jego dziedzictwa wielu krytyków nie omieszkało przypomnieć. Zatem punkt pierwszy: Henry Kissinger, geniusz polityki międzynarodowej, wydłuża wojnę w Wietnamie o 5 lat. Kosztuje to życie setki. Tysięcy ludzi i na koniec tak czy inaczej wojna ta kończy się klęską. Ale po drodze, i tu przechodzę do drugiego genialnego posunięcia Henry'ego Kissingera, stwierdza on razem z Richardem Nixonem, że konflikt należy rozszerzyć na cały obszar Indochin i że bardzo dobrym pomysłem byłoby zacząć bombardować Kambodżę. Kambodżę, na teren, której przedzierają się również jednostki wietnamskie. Kambodżę, via która Wietnam jest zaopatrywany. Wietnam Północny jest zaopatrywany w sprzęt przez swoich komunistycznych sojuszników i rozpoczynają bombardowania na masową skalę. Żeby oddać jak masową, chyba wystarczy, że powiem, że Indochiny zostały wybombardowane przez Amerykę bardziej niż cała Europa i Japonia w okresie II wojny światowej. W samej tylko Kambodży w wyniku bombardowań miało zginąć ponad 150 tysięcy ludzi. A więc Amerykanie swoimi bombardowaniami doprowadzają do kompletnego. Chaosu w tym kraju, właściwie niszczą infrastrukturę, społeczeństwo obywatelskie, jakąkolwiek szansę na normalne życie mieszkańców Kambodży i wykonują drugie, mistrzowskie, raz jeszcze posunięcie mianowicie współpracują z generałem Lon Nolem przy obaleniu króla Norodoma Sichanuka, czyli monarchy, który realizując politykę tak zwanej skrajnej neutralności, gdzie Kambodża była tak bardzo neutralna, że nawet nie mieszała się w swoje własne wewnętrzne sprawy, ale niemniej jednak była to jedyna polityka, która pozwalała utrzymywać ten kraj jako neutralny, lawirować między Waszyngtonem, Moskwą, Pekinem, Saigonem, Hanoi. Usunięcie monarchy prowadzi do sytuacji, w której władzę przejmuje człowiek Waszyngtonu, Lon Nol, który natychmiastowo mianuje się na marszałka, który. Postanawia prowadzić politykę tak nieprawdopodobnie represyjną wobec swoich krajanów, zachęcając jednocześnie Amerykanów do tego, żeby jego własny kraj bombardowali, że staje się postacią powszechnie znienawidzoną. Tak znienawidzoną, że kiedy tłum protestujących em, em, pojmał jego brata, to rozszarpał go żywcem em, na kawałki i zjadł jego wątrobę. Ten rodzaj nienawiści względem panującego, a sam Lon Nol był buddyjskim fanatykiem i kmerskim nacjonalistą, który wierzył między innymi w to, że jeżeli nie będzie korzystał z radia, telewizji i telefonu, to zachodnia cywilizacja nie będzie miała na niego korumpującego wpływu, otaczał się fundamentalnie sfanatyzowanymi minichami buddyjskimi, którzy między innymi twierdzili, że jest on reinkarnacją dawnego króla Jan Vajrama VII, Albo twierdzili, że jeżeli będzie nosił czarodziejskie amulety, albo poświęconym piachem tworzył kręgi wokół, wokół Pną Penh, to siły komunistyczne zostaną odepchnięte przez. Przez siły ducha, co jak wiemy się nie stało, natomiast stało się coś innego, mianowicie kompletny chaos polityczny i każdy inny, w który Kissinger wprowadził Kambodżę, stworzył optymalne warunki do tego, żeby komunistyczna partyzantka była w stanie rozpocząć powstanie, przejąć władzę, co dało najgorszą zbrodnię ludobójstwa w XX wieku, to znaczy Polpota i reżim czerwonych kmerów, sam król Sihanouk mówił później, że jeżeli jest jeden człowiek, którego osobiście e, obwinia o to, że jego kraj poszedł drogą komunizmu, to tym człowiekiem nie jest żaden polityk sowiecki, ani chiński, ani wietnamski, jest nim Henry Kissinger, A e, o, o ironio reżim czerwonych kmerów, o balon później wietnamscy komuniści. Zatem kolejne, mistrzowskie posunięcie Henry'ego Kissingera i pozwól, że wymienię jeszcze tylko jedno, chociaż moglibyśmy resztę programu spędzić Albo i resztę tygodnia na wymienianiu tego, jak Henry Kissinger potrafił okiwać sam siebie. Mianowicie Pakistan Wschodni, czyli to, co dzisiaj nazywamy Bangladeszem. Otóż Kissinger stał na stanowisku, że należy wspierać Pakistan w każdy możliwy sposób, między innymi dostarczając mu broń, via Turcja i Iran, m.in. tuszując pakistańskie zbrodnie, byleby nie doprowadzić do bengalskiej redenty na wschodzie tego kraju powstaniu. Powstania niepodległego Bangladeszu, twierdził, że byłaby to geopolityczna katastrofa, która wzmocniaby Indię, a jak wiadomo, Indie to wróg Ameryki, a sojusznikiem był Pakistan. Hmm, Pakistańczycy postanawiają rozprawić się z tomi redentą na swój sposób, mianowicie przez czystki etniczne, mordują tam 3 miliony ludzi, z około 30 milionów ludzi robią uchodźców. Hmm, w myśl polityki pakistańskiego rządu, który twierdził, iż należy zmienić oblicze, Rasowe nieprzyjaciela prowadzą politykę państwowego, masowego gwałcenia kobiet w Bangladeszu. 400 tysięcy kobiet zostaje zgwałconych po to, żeby, żeby rodziły dzieci pakistańskich żołnierzy. Tworzone są specjalne obozy gwałtów. Również władze, najwyższe autorytety duchowe w Pakistanie, wydają fatwę, która stwierdza, że nie tylko Um, nie będzie żadnym uchybieniem moralnym gwałcić kobiety wyznania hinduistycznego, będzie takowym uchybieniem nie gwałcić ich. Um, wszystko to budzi, jeśli zapoznacie się z taśmami e, Nixona, co można zrobić: rozbawienie. Henry'ego Kissingera, który cały czas wraca do wątku ludzi słabowitych, sentymentalnych, których w ogóle porusza coś takiego, a Nixon mu wtoruje i twierdzi, że kto tam w Ameryce by się przejmował, że paru brązowych ludzi tam umrze albo będzie w inny sposób pokrzywdzonych. Jak się kończy? Cała ta Kissingerowska epopeja, oczywiście, że się kończy klęską Pakistanu, oczywiście, że się kończy zaangażowanie w ten konflikt Indii, oczywiście, że się kończy niepodległym Bangladeszem. Wszystko to było również robione po to, żeby, jak twierdził Kissinger, zdobyć przełożenie na Chiny, bo Pakistan mógł być przecież pośrednikiem między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jakoś dziwnym trafem w 1963 roku zaczyna otwarcie na Chiny Charles de Gaulle i nie potrzebuje przy tym zamordować 3 milionów ludzi. Jak zauważył bardzo trafnie cytowany przeze mnie kilkukrotnie już w naszych programach Paul Thomas Chamberlain w swojej wyśmienitej książce The Cold War Killing Fields, czyli Pola Śmierci Zimnej Wojny, najkrwawszą i najgorszą ironią tamtej dekady jest fakt, że Stany Zjednoczone vis-a-vis -vis obozu komunistycznego kończą dekadę lat 70. w tzw. Indochinach czy po prostu Azji Południowo-Wschodniej w dużo lepszej pozycji się zaczęli. Nie dzięki, lecz pomimo posunięć Nixona i Kissingera. Natomiast olbrzymia, nie mieszcząca się w głowie liczba trupów, bynajmniej tego, czy mogła ten proces przyspieszyć, ale bynajmniej nie jest to Kissingera i Nixona zasługą. Chodzi wprost o to, że słynny manewr otwarcia się na Chiny dokonałby się prawdopodobnie i tak za każdego innego myślącego prezydenta, ponieważ jak. Wykazuje to Chamberlain, różnice między Związkiem Radzieckim a e, komunistycznymi Chinami były już tak widoczne i tak bardzo się narzucały, że no właśnie, nie potrzeba było szczególnego geniusza, żeby zauważyć, że tam jest pole do ich rozegrania i próba wejścia klinem, ale zauważa on jeszcze jedną e, ciekawą rzecz i przepraszam wszystkich, że zagłębiamy się e, tak bardzo w politykę Azji e, Południowo-Wschodniej i, i daleką historię, ale to przecież z drugiej strony niezwykle ciekawe, bo o tym się w Polsce na co dzień nie rozmawia. Koniec końców Idea komunistyczna w Azji Południowo-Wschodniej przestała być nośnikiem rewolucji, a już na pewno przestała być spajającą ideologię ideologią bardzo zwaśnione narody, które miały do siebie wiele historycznych pretensji, a mówiąc już po prostu wprost, to znaczy wietnamski, kmerski i chiński nacjonalizm okazały się silniejsze, i wzajemna nieufność tych trzech różnych państw spowodowała, że tam po prostu żaden wielki komunistyczny blok nie. Nie wszedł w siłę, jak Marcin zauważył wielką ironią, chociażby było to, kto e, reżim Polpota po wielu milionach e, ofiar i zbędnych zupełnie cierpień obalił i byli to nie, wietnamscy komuniści. No a cała ta krucjata e, prowadzona przez amerykańską administrację nie nie osiągnęła założonych celów albo odwrotnie osiągnęła pożądane cele ale zupełnie wbrew wysiłkom jej autorów wracając do a przepraszam no jeszcze Kambodża. a tu tylko pozwól że powiem jedno słowo arcy ironią jest fakt że marszałek von Yen Dziab wietnamski powiedział byliśmy komunistami dlatego bo związek sowiecki dawał nam broń żebyśmy walczyli z francuzami którzy nas kolonizowali i przez dekady ciemiężyli a amerykanie przyjęli po nich te postimperialne Zobowiązania, a jeszcze większą iranią jest, że Czerwoni Kmerzy w, 1800, w 1982 roku formalnie e, ogłosili, że nie są już ugrupowaniem komunistycznym, a pozostają tym, czym byli od samego początku ugrupowaniem kmerskiego, skrajnego szowinizmu, rasizmu i nacjonalizmu. Notabene byli wspierani przez Amerykanów. <noise> tak, są, cyta są, są, są cytaty z Kissingera, który gdy świat już wiedział, co czerwonikmerzy y, robią, a że robią oni rzeczy zbrodnicze, wysiedlają całe miasta, y, tworzą obozy y, śmierci i te słynne pola śmierci. Skąd się wzięły pola śmierci? Ano stąd, że pod y, naj owianymi najgorszą sławą więzieniami i katowniami nie było już ludzi gdzie grzebać, więc tych ofiar systemowego mordowania przeciwników politycznych lub ludzi choćby podejrzewanych o opozycję wobec Polpota i jego towarzyszy mordowano masowo no, i te więzienia zamordowano się... co czwartego mieszkańca Kambodży żeby oddać skalę tego ludobójstwa czegoś takiego nie dokonał nawet Stalin to trzeba było ten proces wyprowadzić z budynków na zewnątrz i ludzi po prostu rozstrzeliwać na przykład nad dołami, które sami musieli sobie wykopać. No i stąd, stąd te pola, i w tytule książki Chamberlaina, i e, chyba coś, co wryło się w pamięć wszystkich i do dziś kojarzą to z kmerskim ludobójczym reżimem. Ale gdy już świat wiedział, znaczy, przepraszam, nie świat, ale amerykańscy dyplomaci mogli wiedzieć, co tam się dzieje, wciąż są zachowane wypowiedzi Kissingera, który mówi, że przekazał kmerom, że będziemy ich przyjaciółmi. To oczywiście paskudni ludzie, to ludzie okropni, to bandyci tam pojawiają się takie słowa thugs, ale będziemy z nimi w stanie produktywnie współpracować. Do tego nie doszło, natomiast wola, wola była. Fakt że, fakt, że dojście do władzy czerwonych kmerów, było niejako Produktem polityki Nixona i Kissingera, także się w Polsce czy w polskiej dyskusji rzadko pojawia, a to coś, co zbadali uczeni ze studiu programu badań nad ludobójstwem Uniwersytetu Yale, w tym słynny historyk Ben Kiernan, który w ogóle nauczył się języka i sam rozmawiał i przeprowadzał wywiady z uchodźcami z Kambodży i tymi także, którzy uciekali przed amerykańskimi bombardowaniami w latach 70., i wśród tych wypowiedzi Yy, narzuca się bardzo często jak yy ofiary nalotów mówią, że amerykańska kampania bombardowań była najlepszym narzędziem propagandowym w rękach czerwonych Kmerów i opowiadają o licznych przykładach wiosek, w których widok spalonych czy rozrywanych na, na kawałki ciał dzieci był jedynym widokiem, którego ludzie potrzebowali, by stać się najwierniejszymi żołnierzami Kmerskiej, wtedy jeszcze partyzantki, a później reżimu pod przywództwem tak. Polpota. A e ostatni człowiek, który mógł ich przekonać, Przekonać, żeby postąpić inaczej, czyli król został obalony przy współudziale Amerykanów. I stało się coś, nie, nie stało się coś jeszcze, bo tam e, ruch oporu był e, różnorodny i tam były także partie, jakkolwiek to e, zabrzmi, umiarkowanych komunistów, nacjonalistów, e, partie e, lewicowej, prawicowej, nacjonalistycznej partyzantki mieszały się w różnych proporcjach natomiast to co udało się osiągnąć w kampanii bombardowań to wymordować wszystkich poza najbardziej zatwardziałymi w boju ideologii hardości i brutalności bojówkarzami czyli właśnie ugrupowaniem Polpotaj i to dzięki temu że cała ta w cudzysłowie bardziej umiarkowana tak czy łagodna opozycja wobec i księcia Sinhanuka i, i całej stolicy została padła ofiarą po prostu tych bombardowań a Przypomnijmy, że prowincja została tam unicestwiona to właściwie jest dobre słowo. Gdy spojrzy się na mapę lotniczą e, Laosu, e, Kambodży i, i Wietnamu, na którą naniesione są czerwone kropki, e, które odpowiadają e, nalotom bombowym, to szybko można odkryć, że to właściwie jest Czerwone Morze, z którego tylko wyłaniają się naprawdę nieliczne wyspy, e, jezior i pojedynczy zaledwie miast, a bomby na, cał, na, na całą wieś spadały po prostu bez żadnych zahamowań. Długo mówiliśmy o, Ka o Kambodży, ale to nie jest zaskakujące, bo, bo i słynny cytat Burdena i, i, i to, jak, jak koszmarnych rzeczy doszło tam później, jak i to, że się o tym w kontekście Kissingera mówi niewystarczająco dużo. Jest... Samo w sobie powodem, by o, tym, by o tym przypominać, ale na tym przecież się różne wyśmienite pomysły tamtej administracji na prowadzenie polityki zagranicznej nie kończą, bo tu możemy przenieść się na chwilę na kontynent południowoamerykański chociażby. No, pozwól, że ja nie zacznę od rzeczy najbardziej oczywistej, ci ją zostawię, a wspomnę o takiej, o <laughs> której się rzadziej mówi, to znaczy o Argentynie. Również było pomysłem Kissingera i administracji Nixona, że trzeba na wszelkie możliwe sposoby wspierać w Argentynie dyktatury wojskowe, dyktatury wojskowe, które doprowadziły do sytuacji w toku tak zwanej brudnej wojny, w której argentyńskie społeczeństwo obywatelskie zostało kompletnie zrujnowane, w której argentyńska gospodarka została zrujnowana, w której władze dorwali się ludzie, którzy już naprawdę wprost odnosili się do wzorców europejskich z lat 30. i 40., do faszystowskich Włoch, do hitlerowskich Niemiec. Tu jeszcze raz mogę polecić wybitną książkę dysydenta z tych czasów i więźnia politycznego Jakobo Timmermana um, Cela bez numeru, więzień bez nazwiska. Um, I w toku całego wspierania tego reżimu, nie tylko, że dochodzi do implozji Argentyny. Ale Argentyna także, kto by pomyślał, że kiedy faszystów i nacjonalistów wynosisz do władzy, to skończy się to wojną. Wojną przeciwko komu? Wojną przeciwko najbliższemu sojusznikowi Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Kolejne absolutnie wybitne posunięcie. Ta najoczywistsza rzecz, o której e, przelotnie wspomniałeś, to oczywiście e, Chile. I pucz Augusto Pinocheta e, przeciwko wybranemu w demokratycznych wyborach Salwadorowi Allende. 11 września 1973 roku, oczywiście gorąco wspierany przez, zainspirowany, wspierany i e, do pewnego stopnia organizowany z e, Waszyngtonu, pucz, który cieszył się bezgranicznym poparciem e, tamtej administracji. E, Kissinger e, osobiście z Pinochetem e, korespondował. Jeden z głośniejszych cytatów z tamtej wymiany to: jednej... Najgorsza pańska zbrodnia to to, że nie pozwolił pan biednemu narodowi samemu z głupoty zagłosować na komunizm. Tak to mniej więcej, tak to mniej więcej szło. Amerykanie oczywiście reżim Pinocheta osłaniali i wysłali tam swoich słynnych Chicago Boys, ekonomistów ze szkoły właśnie jakby ją nazwać no, neoliberalnej, czy ludzi którzy ufundowali grunt pod to, co później nazwie się neoliberalizmem, a Chile było ich piaskownicą, było ich podwórkiem eksperymentów, było ich e, ja lubię laboratorium. określenie Marka Fischera nihilizm, no, jest bardzo, bardzo, nihilizmu i liberalizmu, e, bardzo, e, bardzo adekwatne no, określenie tego co, co tam e, zaproponowano e, oprócz tego w Ameryce Łacińskiej, no bo o samym Chile też można by, można by długo choć jak Trafnie zauważył Marcin, jest to historia znana. Oprócz tego co jeszcze? No, wsparcie dla szwadronów śmierci i morderstw politycznych realizowanych poza granicami czy to Argentyny, czy to Chile, przez wyszkolonych w tym celu zabójców i siepaczy, to także dziedzictwo tamtej, tamtej epoki i stosunku Ameryki do Południowej Hemisfery. No ja mogę dodać, jeśli chodzi o Chile, żeby to też trochę zniuansować. Moja opinia o Salvadorze Allende zawsze była krytyczna, w takim rozumieniu, że o ile nie można mu odmówić, że początki jego rządów to z całą pewnością wzrost gospodarczy, spadek inflacji, spadek bezrobocia, spadek wszelkich wskaźników, które mówiły o, o skrajnej nędzy, o skrajnym wykluczeniu, także wykluczeniu Indian. On był w zasadzie. Pierwszym prezydentem, który tak holistycznie podszedł do tego problemu, to wzrost pensji. No, o tyle druga część jego rządów już wyróżniała się dużo, dużo gorszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Mówię przede wszystkim o długu, o inflacji, o załamaniu em, eksportu. No i kolejna sprawa. Pewnie rację miał. w zasadzie nigdy nie miał racji, ale w tym przypadku miał racji trochę. Juan Domingo Perón, kiedy powiedział. Kto zaczyna jakajendę, skończy jakajendę, i miał tutaj na myśli, że jeżeli ktoś z wielką pompą przyjmuje Fidela Castro. Jeżeli kupuje broń w Związku Sowieckim, jeżeli stara się w Związku Sowieckim o ogromne inwestycje, pierwsza transza sięgała pół miliarda dolarów, no to po części zaprasza amerykańską interwencję. Nie jest to uczciwe, nie jest to normalne, ale gdyby robił tak europejski polityk, nie poniósłby takich konsekwencji. No ale trzeba było też znać realia Ameryki Południowej. No i kolejna rzecz. Był to też polityk o tyle naiwny, że to przecież on był. Politycznym protektorem i w sumie autorem wielkiej kariery, wtedy jeszcze majora, a później generała Pinocheta, któremu powierzał bardzo odpowiedzialne funkcje i który z rozkazu Allende tłumił antyrządowe wystąpienia, które zakończyły się próbą zamachu stanu ledwie w czerwcu 1973 roku, na trzy miesiące przed tym, jak sam obali, obali Allende. Natomiast oczywiście żadne z powyższych nie usprawiedliwia tego, żeby demokratycznie wybrany rząd w wyniku krwawego zamachu stanu mogło zdjąć um, obce państwo i też no w jakiś sposób. Przypomnijmy no. o, jednej, o jednej rzeczy. Henry Kissinger jest autorem planu um, dosłownie mafijnego. Dosłownie jakbyście, jakbyście słuchali taśm, w których rozmawiają John Gotti, albo, albo jakbyście oglądali odcinek rodziny Soprano sprzątnięcia generała René Schneidera, który był szefem chilijskiego sztabu i był oficerem, który był niezwykle wierny przysiędze, którą składał, mianowicie temu, że będzie trzymał wojsko daleko od polityki i był odbierany jako fundamentalna przeszkoda przed tym, żeby wojsko mogło dokonać zamachu stanu i wziąć władzę. Zatem z rozkazu Henry'ego Kissingera zostaje on Zamordowany, pamiętajmy także o tym, e, kiedy postać Kissinger'a chcemy oceniać. Dobrze, że poczyniłeś to zastrzeżenie na końcu, bo już chciałem się odwinąć, że dokonałeś bardzo przewrotnej poprzez Perona i Allende obrony rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 22 roku, ale twoja wypowiedź w porę wyprowadziła mnie z błędu i usunęła mi tę platformę do tej riposty spod nóg, ale my wrócimy teraz do samego Kissingera i przyczyn, dla których o nim dzisiaj rozmawiamy i też jego wielkiego znaczenia, bo o Kissingerze mówi się naprzemiennie albo naraz z Rodniarz, geniusz, mistrz, legenda, tylko jedno z tych słów jest nieprawdziwe. Dużo rzadziej mówi się o Kissingerze używając określeń w rodzaju oportunista, sprzedawca marzeń, zaklinacz elit, człowiek obdarzony pewnego rodzaju towarzyskim instynktem i wielką chorą ambicją, ale też pozer. Takich słów się rzadziej używa w kontekście Kissingera, a one są Niemniej, a może nawet bardziej adekwatne, jako rodzaj opisu drogi, którą on przeszedł, a przede wszystkim sposobu, jaki, w jaki osiągnął tą wielką sławę. W Ameryce mówi się czasami, że ktoś jest larger than life, czyli że jego opinia przerasta jego faktyczne dokonania. I to jest przypadek Kissingera, gdyż człowiek ten charakteryzował się, co, w czym zgadzają się biografowie pewnie i ci przychylni, i ci nieprzychylni, nieludzką wręcz ambicją zdolnością do rozgrywania swoich patronów, jak i swoich wrogów, cynizmem i brutalnością. To są wszystko, oczywiście, czy, czy bezdusznością. To są wszystko, oczywiście, cechy pewnie niezbędne u, u polityka, który jest, jest w miejscu Kissingera w, na takim etapie zimnej wojny i który musi pełnić urząd sekretarza stanu, czy pełni urząd sekretarza stanu w tej, a nie innej dekadzie, ale jednocześnie te same cechy tak naprawdę umożliwiły mu ten wielki społeczny awans. Jeden z nekrologów zresztą tak drogę Kissingera skurtowo opisał, to znaczy, że był to człowiek największego w XX wieku społecznego awansu i najkrwawszego w XX wieku społecznego awansu. No, że, że nigdy nigdy niczyja droga do sławy nie pociągnęła za sobą tylu milionów trupów, co droga do sławy hańca Kissingera, później Henry'ego Kissingera, młodego imigranta z Niemiec, który żydowskiego pochodzenia, który jak wszyscy się zresztą zgodzą, szybko stanie się bardziej amerykański niżikolwiek Amerykanin, to mówili o nim już jako młodym człowieku, jego koledzy z wojska i studiów. Bo Kissinger z jednym zastrzeżeniem, które jest przezabawne. Mianowicie Kissinger do końca życia mówił z bardzo twardym, wyraźnym, chropowatym niemieckim akcentem. Natomiast jego brat, Walter Później Walter Kissinger, który miał dokładnie te same doświadczenia życiowe, dokładnie w tym samym momencie znalazł się w Ameryce, mówił po angielsku dokładnie tak jak przeciętny Amerykanin, którego byś spotkał na ulicy. I kiedy zapytano go skąd ta różnica, powiedział: Ja w przeciwieństwie do Henry'ego również słucham ludzi. Bo Henry Kissinger był e, wśród. Jastrzębi największym jastrzębiem, wśród gołębi największym gołębiem. Gdy rozmawiał z politykami e, charakter o twardym, nieprzejednanym, właśnie jastrzębim nastawieniu do e, zimnej wojny, no to udowadniał im w prywatnych rozmowach, że jest pośród nich najbardziej. Twardogłowym antykomunistą, natomiast gdy nawet tego samego wieczoru przenosił się na przyjęcie bankiet czy prywatkę, gdzie spotykał liberalnych dziennikarzy z Washington Posta czy New York Times, liberalnych, znaczy bardziej liberalnych niż Nixonowska administracja, nieliberalnych być może w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, to udowadniał im, że nie, że on właśnie moderuje Nixona, że on jest człowiekiem, który wnosi tam taki Europejski sznyt, pewien intelektualizm, i on temperuje brutalne, wulgarne, antysemickie, czasami zapędy tamtej administracji. Czyli wprost, mówił każdemu to co, ten, to, co owa osoba chciała usłyszeć, a sam, wbrew opinii twardego realisty i pragmatyka, o czym też dzisiaj pomówimy, tak naprawdę łatwo wpasowywał się w oczekiwania swoich zarówno rozmówców, jak i publiczności i przede wszystkim pryncypałów. Są taśmy, na których Nixon wygłasza swoje płomienne i pijackie tyrady przeciwko Żydom, na których Kissinger z pokornym uśmiechem, znaczy możemy tak sobie to dowyobrazić, zgadza się z nim, lecz zastrzega, ależ oczywiście panie prezydencie, ale wie pan, są Żydzi i są Żydzi, dając do zrozumienia, że on jest oczywiście z tych dobrych. Inny z tekstów który ukazał się w okolicach setnych urodzin Kissingera, o ile się nie mylę, autorstwa Spencera Ackermana, podkreślał też, że Kissinger ma bardzo Potrzebny do od, odnajdywania się w świecie globalnych elit talent, mianowicie talent do zmieniania swoich poglądów w zgodzie z tym, jaka jest dominująca mądrość etapu. No, przykładowo, w, tylko w ostatnich latach, no, kiedy, kiedy trzeba było mówić, że Ukraina nie powinna być członkiem NATO, a cała sytuacja jest wynikiem zaniedbań Zachodu, rozszerzenie NATO było błędem i właściwie konf za konflikt w Ukrainie odpowiada. W równych proporcjach Kijów i Moskwa, to Kissinger choćby w 2014 roku stał na tym stanowisku. Nie? Gdy jednak wiatr historii zawiał inaczej i nie można było już się pokazywać w towarzystwie ludzi przyzwoitych, nie wykonując choćby jakichś symbolicznych koncesji na rzecz Ukrainy, ukraińskiego członkostwa w strukturach Zachodu czy wręcz wejścia do NATO, to i 99-letni Henry Kissinger ostatecznie w Davos, bo gdzieś by indziej powiedział, że teraz to on już zmienił zdanie na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. Teraz to on już zmienił zdanie i uważa, że jak najbardziej Ukraina powinna być częścią NATO. To jest również element tej długiej biografii, który czyni ją tak ważną. Kissinger nigdy nie byłby tym, kim został, gdyby nie jego zdolność do odgadywania gustów elit i czarowania tychże elit swoją, swoją postacią. Ta symbiotyczna relacja, tu zaraz będę zmierzał do końca i oddam ci głos, ta symbiotyczna relacja Henryka Kissingera z amerykańskim establishmentem doprowadziła do sytuacji, w której pomimo, że odszedł z białego domu Nixona, tak jak odszedł, to doradzał chyba prawie wszystkim prezydentom do Donalda Trumpa włącznie i wszyscy kandydaci w kolejnych wyborach prezydenckich z wyjątkiem Regana i Berniego Sandersa, w taki czy inny sposób podkreślali, że mają sympatię Henry'ego Kissingera, cenią go lub mogą włączyć go w poczet swojego kręgu zaufanych, był tak liczącym się, tak liczącym się politykiem. Hillary Clinton, która jako młoda studentka Protestowała przeciwko bombardowaniu Kambodży, uważając je za zbrodnie i była, w to ją najprawdopodobniej zraziło ostatecznie do obozu Republikanów. Sama później nazywała Kissingera swoim mentorem, przyjacielem i kogoś, kogo ma zaszczyt w owym gronie doradców widzieć. Tak, swego rodzaju Truman Capote z paroma milionami ofiar na koncie, um, bo faktycznie miał ogromny talent pr -owca. To widać chociażby po tym jak... Potakując Nixonowi, mówiąc, że jest postacią historyczną i jednym z najwybitniejszych prezydentów, następnie wychodzi i wykonuje telefon do swoich przyjaciół z Washington Post i tam mi opowiada, że Nixon to prostak. Nixon jest w gruncie rzeczy problemem, ale wiecie, ja jestem jednym z was, ja was rozumiem. I mimo wyraźnego zakazu Nixona, żeby nie rozmawiać z dziennikarzami Washington Post, Kissinger dokonywał jeszcze przecieków, w tym w tak decydujących momentach, jak w momencie negocjacji pokojowych w Paryżu z wietnamczykami, tak aby podkreślić, że oczywiście jego plan był dużo lepszy, ale Nixon na ostatniej prostej sprawę zawalił i żeby zapewnić też sobie miejsce w historii. No pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Bardzo wielu urzędników, polityków, publicystów, którzy popierali amerykańską politykę w Indochinach, takich jak William Colby. Jak Robert McNamara czy William F. Buckley, jednak na koniec przyznało, że był to błąd i że wiele rzeczy można było zrobić lepiej. Na przykład, można było w ogóle nie decydować się na, na resuscytację francuskiego kolonializmu w południowo-wschodniej Azji. Natomiast Kissinger nigdy nie przyznał się do błędu, do zaniedbania, a co dopiero do jakiejkolwiek zbrodni. I powiem jeszcze tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o ten akt oskarżenia. Wiem, że wiele osób myśli sobie teraz, no ale co z polityką odprężenia? Tutaj musicie przynajmniej przyznać, że był człowiekiem pokoju. Otóż nie, uważam, że tutaj był po prostu dyplomatą wyjątkowo nieudolnym, jak go podsumował. Mao tse był akademikiem, który nie miał pojęcia o prawdziwym życiu. To widać było po jego postawie względem Sowietów. Układy SOLT dotyczące rozbrojenia zapewniały utrzymanie parytetu między Amerykanami a Związkiem Sowieckim, jeżeli chodziło o, o rakiety balistyczne, o arsenał nuklearny, ale w taki sposób, że Związek Sowiecki właśnie osiągnął szczyt i na tym szczycie się zawiesił, a Ameryka. Daleko poniżej swoich faktycznych możliwości musiała zostać zatrzymana, no i oczywiście nie wpisano do porozumień tego, na czym Związek Sowiecki mógł zyskać e, najbardziej i gdzie rozbudowywał swój potencjał. Nie wspominam już o tym, że jeżeli 40-60% sowieckiego budżetu i 16% PKB szło na zbrojenia, no to wiadomo było, komu się szybciej skończą pieniądze i czyja gospodarka się szybciej załami. Reagan później e, zimną wojnę skończy, gdyby to zależało od Kissingera, trwałaby ona do dzisiaj polityka odprężenia i duch Helsinek pozwolił Sowietom wygrać mnóstwo punktów propagandowych. Podpisali się pod hasłem wolnych wyborów, wolności słowa, wolności wyznania i czego tam jeszcze i gwizdali na to, no ale wszędzie mogli pokazywać, patrzcie, jesteśmy. No i kolejna sprawa handel. Załamała się gospodarka sowiecka i państw satelickich. W tym czasie Kissinger jest za tym, żeby nadać Związkowi Sowieckiemu. Przywilej państwa o najwyższym uprzywilejowaniu gospodarczym w Klauzulę najwyższego uprzywilejowania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. No, czy widzimy to chociażby w trakcie wojny Jom Kippur? Kissinger kluczy, wije się i tłumaczy Goldzie Meir, że najpierw jest Amerykaninem, potem doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa, a dopiero w ostatniej kolejności jest Żydem. Golda Meir mówi w Izraelu: czytamy od prawej do lewej. Ale w każdym razie on działa na Izraelczyków w sposób moderujący, kiedy Sowieci zachęcają Arabów do Maksymalnie agresywnej i prowojennej polityki, yy, wiedząc doskonale, że zawsze będą mogli wylądować na czterech łapach, to znaczy na haśle odprężenia, i że zawsze na koniec przyjdzie Kissinger i będzie dealował i negocjował, a w tym czasie Zachód otrzyma potężny cios, a Związek Sowiecki otrzyma potężną dywidendę, bo ceny ropy yy, pójdą w górę. I tak się rozgrywało Kissingera, który, niemniej jednak, przez tak świetnie kultywował swój wizerunek. W mediach pozostawał geniuszem i wyrocznią. Stephen Walt napisał niegdyś, że Henry Kissinger być może jest nieśmiertelny, ale na pewno nie jest nieomylny. Było to na trzy lata przed śmiercią Henryka Kissingera. Okazało się, że jest on w końcu człowiekiem e, śmiertelnym e, również. Marcin rozprawia się tu z mitem geniuszu Henryka Kissingera, natomiast jest jeszcze jeden mit, który trzeba e, rozebrać na części pierwszej. Mianowicie jest to mit Henryka Kissingera realisty. Ja prywatnie w co bardziej złośliwych momentach e, nazywam to testem na ignorancję. Gdy ktoś pisze na Twitterze w pierwszym zdaniu, że Henry Kissinger był guru realistów, to wiem, że mogę już dalej nie czytać, bo wiem, że też i niespecjalnie ktoś, kto używa takich słów, wie, o czym mówi. W rzeczywistości jest to w ogóle spór bardzo ciekawy, nie tylko akademicki, na który z siłą rzeczy musimy poświęcić ledwie kilka minut, ale da się go najszybciej ująć w ten sposób. Znaczy, niemal żaden. Polityk, brzmi, nie ma żaden akademik związany z realistyczną szkołą stosunków międzynarodowych, nie mówi, że Henry Kissinger jest jego guru. I to by dobrze obalało sam mit Henrygo Kissingera jako guru realistów, właśnie. Pomyłka ta bierze się przede wszystkim w takim publicystycznym dyskursie z tego, że realizm utożsamiony jest z bezdusznością czy cynizmem, który, których zdaniem krytyków na pewno w polityce Henryka i zwolenników pewnie i też Henryka Kissingera nie brakowało. Natomiast mało kto Wygłaszając takie słowa zastanawia się, jak naprawdę sami myśliciele, akademicy czy teoretycy związani z realistyczną szkołą stosunków międzynarodowych się do Kissingera odnoszą. Przywołałem tu Stevena Walta, można by przywołać także profesorów nieco młodszej generacji, nie wiem, Pola Posta, który też się odżegnuje od tego, że Henry Kissinger jest realistą, na co oczywiście podaje dowody z jego własnych prac, w tym tej najsłynniejszej pracy The World Restored. Świat przywrócony, gdzie dowodzi dobitnie Paul Post, że Kissinger wierzy w stabilny ład międzynarodowy, który umożliwiają porozumienia dyplomatyczne między potęgami, czym dalej wykłada amerykański profesor, właściwie zaprzecza głównym tezą wszystkich realistów, którzy, którzy byli przed nim i przyszli, przyszli po nim. Walt do tego oskarżenia, z kolei, dokłada takie bardzo brutalne zdanie, gdzie, gdy pisze, że jest cały panteon e, książek, e, teorii realistycznej, który rozpoczyna się pewnie od e, Hansa Morgenthau'a, ale nie ma e, na tej liście nazwisk nazwiska Kissinger. E, przy czym Walt od razu zaznacza, że jego opinia o Kissingerze jako o polityku nie jest tak surowa jak innych e, późniejszych jego, jego krytyków. To nie o to chodzi. E, Walt zauważa jedynie, że Przyjrzenie się akademickiemu czy teoretycznemu dorobkowi Kissingera jako, jako myśliciela po prostu nie uzasadnia tezy, że był on realistą. Co ciekawe, z tym, że Kissinger był realistą, także nie zgadza się dwóch jego biografów z zupełnie przeciwnych stron barykady. W książce Kissinger the Idealist, czyli Kissinger idealista, szkocki historyk i publicysta Niall Ferguson stawia zawartą w tytule tezę. Kissinger realistą nie był, był człowiekiem o idealistycznych poglądach, który wierzył. W lepszy światowy ład, ufundowany na pewnych ideach. Z drugiej zaś strony atakuje Greg Grundin, e, autor biografii, również polecanej przeze mnie w naszych programach The Kissinger's Shadow, cień Kissingera, gdy pisze, że Kissinger realistą być nie mógł, ponieważ miał tak dalece konstruktywistyczne widzenie świata, że można by gdzieś jego drogę intelektualną, szczególnie tych lat 60., sytuować między. Egzystencjalizmem Sartra, francuskimi postmodernistami, ale na pewno nie szkołą realistyczną, ponieważ Grandin uczepia się, podobnie zresztą jak Ferguson przed nim, takiego cytatu, w którym, w którym Kissinger upiera się, że prawdziwie wybitni mężowie stanu sami tworzą swoje okoliczności i nie oglądają się na fakty. I dalej, w duchu egzystencjalizmu Sartrowskiego, też dowodzi, że to, co prawdziwe, to to, co wewnętrznie przeżywane, i każdy tworzy własną prawdę. No tak dalekie, Odchodzenie od jakiegoś m, tradycyjnego, modernistycznego y, rozumienia rzeczywistości, jako czegoś, co możemy empirycznie poznać, z pewnością dalece Kissingera od obozu realistycznego y, da, oddala. No i wreszcie y, to, ten akt oskarżenia wobec Kissingera jako nierealisty czy antyrealisty musi być uzupełniony nie tylko o dywagacje na temat jego akademickiej czy teoretycznej ścieżki myślenia, ale też tego, co robił. Jak zauważają krytycy z tej lewej strony, Spencer Ackerman będzie jednym z nich. Kissinger po prostu popierał każdą pomyloną interwencję, od, od kiedy w ogóle dopadł się do sterów władzy. Na tej liście będzie wymieniona przez nas Kambodża, Laos, przedłużanie wojny w Wietnamie, przedłużanie wojen w Angolii i Mozambiku, ale także pewnie Granada, Panama, a w końcu Irak. Czym dowodzi też, że stoi on. I z każdą z nich też z cynicznych czy oportunistycznych powodów. Znaczy, gdy, gdy w modzie było reganowski antykomunizm, to będzie ciekawostką pewnie dla wielu, może nawet dla ciebie. Regan atakował w kampaniach wyborczych Nixona i Kissingera jako zbyt łagodnych. No, oczywiście. <grych> Więc, żeby, żeby z dowieść... powodów, o których też mówiłem tak, wcześniej. Tak, tak. tak, detenty na przykład, tak. Więc żeby dowieść, że nie jest tak łagodny, to popierał także potem, i znaczy wobec Regana próbował stuwać się jako jastrząb. No czym, czym dowiódł, że znowu ta pierwsza rzecz, która przyświeca myśleniu realistycznemu w szczególności ostatnich dekad, czyli Walka o utrzymanie pewnego status quo. Owszem, to status quo, jak każdy status quo, potrafi być bezduszne, cyniczne, podlane wielką hipokryzją, ale opowiadał się za tym, żeby, jak mówi się to w fachowym żargonie, Ameryka była potęgą rewizjonistyczną, to znaczy, żeby dokonywała coraz to kolejnych interwencji, mieszała się w kolejne wojny, szukała konfliktów gdzieś na peryferiach, co zbliżało go raczej do obozu zwolenników tzw. teorii małych wojen. No, czyli trzeba gdzieś komuś spuścić łomot, żeby pokazać, że Jesteśmy silni, potrafimy dokonywać projekcji siły. Nic nie jest nam obojętne i nikt się przed nami nie ukryje. Konsekwencje tych interwencji dla, w szczególności Bliskiego Wschodu, choć nie tylko obserwujemy do dzisiaj i skupiliśmy się na nich niejednokrotnie już w naszych programach, więc ocenę tego, jak dobrze sprawdziły się prognozy Henryka Kissingera, choćby wobec samego Iraku, oczywiście pozostawimy już wam. Natomiast z wielu rzeczy zostanie on zapamiętany, ale jak sądzę, Wśród uczciwych historyków i tych, którzy będą o Kissingerze jeszcze przez lata pisać, nie powinien on być zapamiętany jako polityk, który szczególnie dobrze kultywował status quo i realistyczne pryncypia podejścia do polityki międzynarodowej. Ja jeszcze błyskawicznie powiem dwie rzeczy. Ja bym doktrynę Kissingera nazwał dyplomatyzmem. To znaczy on przykładał. Nadmierną i kompletnie wyjętą z racjonalnych jakichkolwiek ram y, uwagę do osobistych relacji pomiędzy kierownikami spraw państwowych, do negocjacji, do układów i bardzo głęboko wierzył w to, że wybitna jednostka jest w stanie wbrew interesom, wbrew obiektywnym uwarunkowaniom doprowadzać do gwałtownych zwrotów w polityce, no a siebie właśnie uważał za taką wybitną jednostkę, jednostkę na miarę Meternisia, Kasselreya, czy Talejronda, stąd yy, rezerwował sobie Taką pozycję w, wśród dyplomatów wieku XX, jak wspomniani przeze mnie, mieli w wieku XIX i bardzo wielu ludzi mu w to uwierzyło. Uważam, że to też jest powód, dla którego tak bardzo kocha go establishment. Widzenie świata przez Kissingera jest skrajnie elitarystyczne. To jest widzenie, w którym potrzeba geniusza, który jest zarówno ponad. Powszechnymi mniemaniami, ponad opiniami tłumu, masy i tłuszczy, jak i ponad jej głupkowatą, kościółkową i generalnie taką ze szkółki niedzielnej moralnością. Ponieważ taki człowiek rozumie, że 150 tysięcy ludzi w Kambodży, 200 tysięcy ludzi w Timorze Wschodnim, 3 miliony ludzi w Bangladeszu to nie jest żadna cena kiedy w grę wchodzi interes narodowy tak jak geniusz go dostrzegł wyłożył i tak jak zamierza go przestrzegać a z tego wreszcie wynika ostatnia rzecz o której chciałem powiedzieć w świecie Kennego Kissingera i w ramach relacji międzynarodowych które on by nam poukładał nie byłoby nigdy miejsca dla Polski Kissinger był przeciwnikiem retroaktywnie, tak ażeby Polska powróciła na mapę świata w roku 1918, był przeciwnikiem tego, żeby Polska przystąpiła do NATO i zawsze stał na stanowisku, że jedyna muzyka przyjazna jego uszom to koncert mocarstw, wielkich mocarstw, tak jak starej pentarchi XIX-wiecznej, kiedy było pięć państw, które się liczyło Anglia, Francja, Austro-Węgry, Prusy, Rosja i później można było do tego dołożyć Stany Zjednoczone i Japonię, kropka, tak? I, I małe narody, czy mniejsze, czy nawet średnie, nie mają żadnych praw, muszą się po prostu godzić z tym, co siła pozostałych im narzuci. Więc, kiedy tak romantyzujemy tego rodzaju wizję polityki, gdzie nie ma praw, jest tylko siła, gdzie nie ma zasad, są tylko dile przy zielonym stoliku, to pamiętajmy, że dla. Kissingera i Kissingerystów my zawsze bylibyśmy nie przy stole, a w karcie dali. Gdy zaś mówimy o tym, co po nim zostało, to nie tylko ta, ty często e, mówisz o takiej, mm, takim mylnym pojmowaniu rzeczywistości, e, że gdy walisz w coś młotkiem i nie działa, to trzeba wziąć większy młotek. Dobrze, dobrze cytuję z pamięci. Nie rób nic na siłę, weź większy młotek. No więc właśnie, e, więc tutaj to jest doktryna Kissingera w e, praktyce, ta, którą, z którą zostawił on Stany Zjednoczone. Czy bombardowanie w Wietnamie nie działa? Trzeba bombardować go bardziej. No, skoro nie działa bardziej w Wietnamie, to jeszcze rozszerzyć to o Kambodżę i Laos. No, gdy <laughs> strefa... O, to zakazu... mogę, bo, to, bo to, jest, to jest wspaniałe 10 sekund. Um, Bill Clinton rozmawia z premierem Włoch o bombardowaniu Jugosławii. E, premier Włoch jest przyjęty tą sytuacją, no bo uchodźcy jakby co najbliżej mają do jego kraju. No więc premier Włoch mówi: No to jaki jest wasz plan, panie prezydencie? No i Bill Clinton mówi: Będziemy bombardować. A premier Włoch mówi: No a jeżeli bombardowanie nie przyniesie spodziewanych skutków? I Clinton zamarł i patrzy się na Sendiego Burgera swojego doradcę, który stoi obok i mówi, no właśnie, Sandy, co zrobimy wtedy? No i Sandy Burger patrzy i mówi, no cóż, panie premierze, chyba będziemy bombardować dalej. No więc właśnie, a skończyło się to tak, dobrze, że, dobrze, że wyprowadziłeś mnie i na, te, i na ten mot. a skończy się to tak, jak podsumował politykę Nixona i Kissingera wobec Wietnamu młody John Negroponte, mówiąc, bombardowaliśmy ich tak długo, aż sami zaakceptowali nasze ustępstwa. To się w Wietnamie rzeczywiście wydarzyło, to znaczy bombardowali ich tak długo, aż w końcu Wietnam Północny zgodził się na rozejm, który przyniósł komunistom zwycięstwo, a reżim w Saigonie upadł. Który wrócił, który przywrócił wszystko całą drogę z powrotem do 1954 64. roku tak, tak. i zakończenia francuskiej wojny w Indochinach i Ameryka po niezliczonej ilości ofiar po prostu wróciła do punktu wyjścia. Greg, Greg Grandin cytowany już tutaj wielokrotnie pisze cała doktryna Kissingera. Znaczy ja piszę o Grandinie, przepraszam, w mojej parafrazie, była tak daleko od realizmu, jak to możliwe. Kissinger uważał, że Ameryka musi działać, interweniować zbrojnie, wywoływać wojny, dokonywać aktów odwetu, by pokazać zdolność do działania, by nikt nie podejrzewał jej o brak zdolności do działania. I sam nie złapał w momencie pasywności. Trzeba działać aby uniknąć braku działania. Jeśli ktoś widzi w tym logikę kołową, to słusznie, bo jak wskazuje Grandin, jedyne, do czego mogła doprowadzić tego rodzaju polityka, to błędne koło e, przemocy. Przykłady, w których ona przykłady kolejnych państw, w których ona zawiodła, możemy e, jeszcze e, przywoływać. Ja natomiast chciałem zakończyć tym wątkiem, e, bo wiem, że czas dobiega już końca, ostatnich lat Kissingera i tego, co też będzie i było jego dziedzictwem, to znaczy stworzenie Prywatyzacja tak naprawdę relacji międzynarodowych i oddanie ich przynajmniej części płatnym pośrednikom. My dzisiaj po prostu już nie pamiętamy czasów, gdy tak nie było. My nie pamiętamy czasów, gdy odchodzący dyplomaci z Departamentu Stanu nie zakładali firm konsultingowych, które z kolei za pieniądze no, pomagały na przykład prywatyzować rosyjskie złoża węgla albo jakieś spółki skarbu państwa, czy, czy wydobywające rzadkie minerały, albo które pomagają otwierać Chiński rynek na inwestycje zagraniczne, albo na przykład prywatyzować wodociągi w Ameryce Południowej, chilijski system emerytalny i ochronę zdrowia w Salwadorze. Nie pamiętamy czasów, kiedy tego nie było, ale jednak te czasy zaczęły się tak naprawdę właśnie z Kissingerem. To on był pionierem tego modelu, i to on podłożył podwaliny pod wszystkie późniejsze iteracje i wcielenia. Tego, tego biznesu. Tak? Biznesu sprzedawania wpływu, także często pamiętajmy, wpływu różnym autokracjom, dyktaturom i satrapią. I dostępu do, dostępu do uszu waszyngtońskich elit za pieniądze. Lista klientów z kolei firmy Kissinger Associates była tak tajna, że sam Kissinger zresztą wolał zrezygnować z powierzonej mu na początku funkcji szefa komisji do spraw wyjaśnienia zamachów z 11 września, niż ją ujawnić. I wszystkie, tak długo jak żył, wszystkie e, współprace i lista klientów Kissinger Associates. Po prostu pozostawały tajne, a dziennikarze dowiadywali się na przykład, że na liście klientów jest na przykład, nie wiem, dajmy na to Coca-Cola, tak, że płaci Kissingerowi, Bóg jeden wie za co, wyłącznie z postępowań sądowych, gdzie gdzieś w toku jakiegoś toczącego się procesu, po prostu faktury wypływały na jaw, czy firma musiała ujawnić swoje rozliczenia, i, i dopiero dzięki temu media dowiadywały się, czyim brokerem wpływu, i dla kogo pracował tak naprawdę Henry Kissinger? Nie zapomnijmy i o tym elemencie dziedzictwa tej, tej postaci, gdy mówimy dziś o Kissingerze. A my nieodmiennie pracujemy dla Was, o czym mieliśmy okazję sobie i Wam przypomnieć w trakcie niedawnej trasy, którą odbyliśmy po całej Polsce, gdzie spotykaliśmy się po całej południowej Polsce, bo północ będziemy robili w kolejnym tygodniu, gdzie spotykaliśmy się z naszymi patronami. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że tak licznie. Przybyliście i za to, że nas wspieracie. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to bardzo was zachęcamy do tego, żeby znaleźć stronę patronite.pl, ukośnik DLR, gdzie dowiecie się więcej o tym, co jeszcze możecie otrzymać od tego podcastu, chociażby newslettery, chociażby materiały bonusowe, chociażby właśnie zaproszenia na tego rodzaju spotkania przeznaczone dla naszych wspierających i wiele innych ciekawych rzeczy. Zatem jeżeli chcielibyście, żeby ukazywały się kolejne i coraz lepsze odcinki tego podcastu, jeżeli chcecie współuczestniczyć w naszym marzeniu o najbardziej opiniotwórczym głosie na lewo od centrum, to bardzo was zachęcamy, żeby zajrzeć na patronite.pl. A dziękujemy bardzo już w tym momencie za dzisiejsze spotkanie i żegnamy się tradycyjnym. Do usłyszenia i zobaczenia już niebawem.